No, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy taki materiał nadesłany przez jednego z widzów na maila. Jeśli macie coś dla mnie, coś co twierdzicie, że warto, żeby omówić, wrzućcie to albo na grupkę. Mamy grupkę, w opisie jest nazwa grupki e-maila też. Jeśli nie chcecie na grupkę wrzucać, bo twierdzicie, że nie wiem, wstydzicie się, albo chcecie, żeby to było tylko i wyłącznie specjalnie dla mnie, wyślijcie to na maila, albo nie macie Facebooka. Jeśli chcecie na Facebooka wejść sobie na naszą grupkę, no to grupka jest bez jakichkolwiek poglądów partyjnych, z prawa, z lewa, ze środka, z czegokolwiek. Po prostu jesteśmy gośćmi, którzy się śmieją z Shuri, bez względu na poglądy. Task Force hashtag L. Zapraszam was. A teraz bez zbędnego pierdolenia zacznijmy. Otóż moi drodzy, przesłaliście mi na maila wywiad Tramwajno. I teraz sobie posłuchamy, co ten Tramwajno ma do powiedzenia i postaramy sobie omówić się. Oczywiście tak, link do wywiadu jest też w zgadliście opisie. Jedziemy. Po pierwsze facet zauważa, że no chciałby się zapytać Tramwajno na postach, ale ten post został usunięty i Tramwajno pięknie uciekał, no bo jest 22 tysiące postów oczekujących i tak dalej, i tak dalej. Tramwajno, powiem ci wprost, nie leć w bambuko, tylko zwróć uwagę, ile ty masz moderatorów, ile ty masz jakichś tam administratorów. Kurna, co to jest 22 tysiące postów? Nawet jakby tam było te 22 tysiące postów, to nawet jeśli by ktoś ogarniał to w parę minut, wszyscy by to ogarnęli, na przykład by powiedziało się, że nie wiem, słuchajcie chłopaki, zajmujemy się tym, powiedzmy danego i danego dnia od godziny tej i tej, jakby każdy usiadł i przysiadł i sobie poprzeglądał to wszystko, ogarnęlibyście sobie to spokojnie na luzie. Ale dlaczego tego nie robisz? Dlatego, ponieważ no dopowiedzcie sobie moi drodzy, jakie tam są różne posty. Są w większości przypuszczalnie posty takie, że głowa mała, a te wszystkie posty, mamy też w ogóle zatwierdzenie, są zatwierdzane przez Tramwajno. Zatwierdzane przez Tramwajno i jego tam gości. Wobec tego, jeśli zauważyliście na przykład jakąś szurię na grupie Strajk Przedsiębiorców, no to ta szuria została przepuszczona przez sidełka tam moderacji tamtejszej. Wobec tego nie lećcie mi w chuja, że o, bo wcale, bo wykopki lecą zazwyczaj w chuja, że o, bo przecież tutaj to Tramwajno to wcale nie jest szurem, to się szuria tylko dołączyła do nich. No a kto zatwierdza te rzeczy? Zresztą sobie zrobimy też osobny materiał na temat wszyscy ludzie Tramwajno, no ale teraz sobie omówimy dalej cały ten wywiad. Jedziemy dalej. I mamy tutaj klasyczne pytanie konkretne. Czy chcecie walczyć z szarą strefą? Tramwajno ucieka. No my chcielibyśmy, żeby pracownicy zarabiali jak najwięcej. Czyli taka, wiecie, ucieczka na zasadzie ucieczki, czyli jednak Tramwajno ma w dupie tą szarą strefę, a nawet ją, zaraz się dowiemy, propsuje. Jedziemy dalej. I już mamy pierwszego byka. Żaden rząd, żaden urząd państwowy, żadna państwowa inspekcja pracy nie zrobiła nic, tak tyle nie zrobiła dla przedsiębiorców, dla pracowników, co po prostu przedsiębiorcy w okresie prosperity, zanim państwo ukróciło to przez swoją głupotę. Czyli mamy kurwa kiedyś to było, klasyczne kurwa kiedyś to było. Przy czym ja już się odnosiłem do tego okresu tak zwanego prosperity lat 90., bo wiecie, no mamy rok 2020 i mamy gościa, który chlipie kuła, kiedyś to było 30 lat temu. Ale tak się składa Tramwajno, że ja pamiętam tamte czasy i tak się składa, że ja kojarzę tamte czasy i ja troszkę wam teraz o nich opowiem. Otóż moi drodzy, jak wyglądało to wielgachne prosperity, tak wspaniale rzecz określając. Otóż była kompletna wolna Amerykanka, mogłeś przyjść do jakiegokolwiek gościa, zostać zatrudnionym i równie dobrze on mógł ci zapłacić albo nie mógł ci zapłacić.
zapłacić, nie musiał ci wcale zapłacić. Dopiero potem, jak był taki wielgachny burdel, że rzeczywiście ludzie nie dostawali pensji na zasadzie, bo nie, ludzie byli traktowani jak ścierwa, dopiero wtedy państwo się ogarnęło na zasadzie, że ej, to w sumie trzeba zrobić sanepid, trzeba w sumie oprócz tego sanepidu zrobić Państwową Inspekcję Pracy, trzeba ustalić odpowiednie prawo pracy i tak dalej, ale nawet wtedy, moi drodzy, w latach 90. wyglądało to tak, że przykładowo pracodawca to był właściwie szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Jak to wyglądało? Prosty przykład, który już kiedyś chyba wspominałem, że przychodził sobie mój dziadek do jakiegokolwiek sklepu, kupował jakiś towar, dajmy na to, niech kupuje radio. Kupił sobie to radio i po jakimś czasie, po tygodniu, po dwóch, mu się to radio rozjebało. Normalnie dzisiaj mamy coś takiego jak reklamacje, mamy coś takiego jak sieciówki, mamy coś takiego jak korporacje, które właśnie dbają o takie standardy, żebyś mógł zareklamować jakiś produkt, żebyś mógł w ogóle zwrócić produkt, jeśli ci się nie podoba, nawet jeśli on jest bez VAT czy coś takiego, żebyś był w stanie odwołać całą tę transakcję w dowolnym momencie. W tamtym czasie zepsuło ci się radio, przychodziłeś do gościa i mówiłeś mu, że panie, tutaj mam paragon, a tutaj mi się wzięło i rozjebało radio. No to facet zaczął drzeć mordę, że nie znam cię, w ogóle nigdy tutaj nie kupowałeś czegoś takiego, nigdy wcale tak nie było, wypierdzielaj mi pan stąd. A potem te biznesiki wszystkie inne plajtowały, jak zaczęły wchodzić korporacje, i narracja tych gości nie była taka na zasadzie, że o nie, bo po prostu ja jestem chujowy, bo produkuję chujowo, dodatkowo jeszcze nie naprawiam swojego sprzętu, nie reklamuję, nie przyjmuję reklamacji, wywalam klientów, rżnę ich, sprzedaję im wadliwy sprzęt, tylko było, o nie, bo złe korporacje nas dojechały, bo państwo wprowadziło normy i nas dojechało, i tak dalej, i tak dalej. To dopiero korporacje zaczęły wprowadzać normy, które państwo dopiero potem zaczęło kopiować, ponieważ ludzie w państwie zauważyli, że o kurna, to da się jednak zrobić tak, żeby to było dobrze i żeby pracodawca to nie był wielki pan i władca, który łaskawie ci, tobie, jakiś tam robaku, obojętnie czy kliencie, czy pracowniku, coś tam łaskawie uszczknie. To nie był gościu, który mówił, że o pierdoli, tam przy gorącym oleju robisz, weź sobie tam szmatą, obłóż rękę i rób dalej, a nie płakaczesz, że się oparzyłeś przy 300 stopniach, tylko goście, którzy mieli standardy, goście, którzy się pojawili, zaczęli mieć standardy i dopiero wtedy zaczął się taki praktyczny prosperity, no bo zwróćcie uwagę na wszelkie możliwe, nie wiem, wskaźniki ekonomiczne i tak dalej, jak tramwaj, no kurwa, kiedyś to było, robi za latami 90. No to owszem, to fajnie wyglądało, że kurwa, kiedyś to było, ale zwróćcie sobie uwagę, jak wyglądała Polska w latach 90., jak wyglądała Polska w latach 10., że tak powiem, 2000. Znaczy, zobaczcie sobie, jak Polska wyglądała w latach 2010, tak to można określić, a jak wygląda w latach 20. XXI wieku. I zobaczcie sobie porównanie, kiedy się rozwijała lepiej i szybciej, czy się rozwijała lepiej i szybciej w czasach, kiedy dzieciaki kradły węgiel, ponieważ nie było nic innego, nie było żadnego biznesu, bo jak tylko prywaciarz Janusz miał jakikolwiek biznes, to zatrudniał na swojej widzimisię i potem jak stwierdzał, że o, bo nie podobasz mi się, wypierdalaj, to ludzie nie mieli roboty i właśnie kradli węgiel, byli złomiarze tak zwani, czy coś takiego innego, a teraz właściwie nie ma takich rzeczy, nie ma takiego, nie widziałem od roku praktycznie 2010 ani pół złomiarza, rozumiecie? Mimo tego, że niedaleko mojego miejsca zamieszkania jest skup złomu, ani pół złomiarza nie widuję. I to jest po prostu cud rozwoju, cud tego, że państwo właśnie wchodzi w faktyczne prosperity, a nie takie urojone, bo se prywaciarz może robić co chce, to dla niego to jest prosperity. No kurwa, tramwaj.
jedno. Dalej mamy faceta, który mówi, że no on by chciał, żeby ten protest miał na sztandarach na przykład potępienie tak zwanych Januszy biznesu i ludzi, którzy wykorzystują szarą strefę, działają w szarej strefie i poprzez właśnie szarą strefę korzystają z tego braku zasad, traktują pracowników jak ścierwo i tak dalej i mają przewagę niejako nad tymi uczciwymi przedsiębiorcami, którzy chcą być fair, którzy chcą płacić te wszystkie ubezpieczenia dla pracowników i tak dalej, na co tramwajna odpowiada, że och, bo pan strasznie pogardliwie nazywa ich Januszami, a jak ma kurwa nazywać? Janusz Brywaciarz, Januszek Sport, Piłka z Wąsem, Świniak Prywaciarz, to nie są określenia, które się wzięły, o tak, bo źli tutaj komuchy złe szkalują biednych przedsiębiorców, to są określenia, które też zostały nadane właśnie przez gości, którzy chcą grać fair, którzy mają tą firmę i chcą grać fair i widzą, że taki Janusz Prywaciarz, nie, zazwyczaj to jest gościu, który jest niedouczony, który nie zdaje sobie sprawy z kar, jakie mogą na niego spaść, kiedy Urząd Skarbowy wykryje nieścisłość albo Państwowa Inspekcja Pracy bądź sanepid i robią wszystkich w chuja, a potem są oburzeni, że o panie, panie, państwo złodziejskie, złodziejś kurwy siedzi, siedzi, nie okradły w ogóle, tylko i wyłącznie dlatego, że facet nie płacił podatku od 20 lat i w ogóle normalnie jak mogli się go czepić. Tacy ludzie nie zdają sobie z tego sprawy i są zbyt głupi na to, żeby zdać sobie sprawę, że ich czyny mają konsekwencje, a mimo to są dopuszczani do prowadzenia firmy. Zrozumcie to, moi drodzy. I tramwajno twierdzi, że to są pogardliwe określenia, bo ja bym chciał, żeby pracodawcy zwyczajni, uczciwi mogli tak robić, żeby nie było, żeby rząd zrobił tak, żeby nie opłacała się szara strefa. Czyli co? Żeby nie opłacała się szara strefa, żeby było nieopłacalnym zatrudnienie pracownika na czarno, no to jest tylko jedyne wyjście. Jedno jedyne wyjście, czyli musi nie być w ogóle żadnych podatków. No bo, moi drodzy, jak macie prowadzenie biznesu na czarno, no to nie płacicie żadnych podatków, tak? Nie płacicie podatków ubezpieczenia, nie płacicie składek pracowniczych, nie płacicie nawet, no możecie nawet podatku za grunt, za działalność gospodarczą, nic nie płacicie w ogóle. Cała kasa, 100% z tego, co wyrobi pracownik, wędruje do waszej kieszonki. Wobec tego takie pierdolenie, że on by chciał, żeby praca po prostu, żeby szara strefa się nie opłacała, oznacza, żeby w ogóle nie było żadnych podatków i żeby cała szara strefa, żeby cała legalna strefa stała się de facto szarą strefą, żeby szara strefa stała się legalną strefą. Rozumiecie, o co chodzi? To jest postulat nierealny, to jest postulat z kosmosu. Trzeba naprawdę mieć nieźle najebane we łbie, żeby sobie wymyślić coś takiego, że znosimy wszystkie podatki i chuj kurwa akap hawajska ananas, papież Jan Paweł, tadaj no, beka, beka papież. Pracownicy wtedy zauważą, że ci tak zwani Janusze biznesu nie płacą im 2000, tylko de facto płacą im 5000, a dodatkowe 3000 zabiera im państwo. Ale kurwa, jak tramwajno? Przecież sam powiedziałeś przed chwilą, że Janusze działają w szarej strefie. Nie płacą podatków. Wobec tego albo rżną na podatkach, czyli de facto jak oszukują Urząd Skarbowy, czy oszukują państwo Inspekcję Pracy, oszukują sanepid, to nie płacą części podatków. Wobec tego, jeśli pracownik, dajmy na to, zarabia 2000 na rękę, to tak naprawdę zarabia 2000 na rękę, przynosi profit, załóżmy właśnie te 5000 na rękę, z czego prywaciarz obcina po prostu mu pensję o te 3000, z czego, no powiedzmy, dobra, 1500 faktycznie płaci jakieś tam podatków, a resztę omija wobec twojej narracji. Polegam tylko i wyłącznie na twojej narracji, czyli innymi słowy, prywaciarz ma 1500 zysku z samego pracownika, jeszcze nie mówimy nawet o owocach pracy. Mówimy o samym pracowniku, co jest po prostu, kurwa, szczytem chamstwa i złodziejstwem.
I tutaj mamy następne kino, ponieważ wygląda na to, że prowadzi ten wywiad całkiem ogarnięty gościu i on mówi, że dobra, to spróbujmy z innej strony tramwaj, no bo tam tramwaj no zaczął się wykręcać, że chce pan walczyć z czarą strefą, proszę walczyć z żandarem razem z nami i tak dalej, no to powiedział, dobra tramwaj, no uderzymy z innej strony. Wyobraź sobie sytuację, tam teraz parafrazuję, że mamy sobie właśnie gościa, który zatrudnia nas na budowę i zatrudnia nas, powiedzmy, na czarno, na te 45 zł za godzinę. I teraz 45 zł za godzinę ja przychodzę na budowę, dostaję do rąsi, do widzenia elo. Ale jak ja już zatrudniam się na budowę, nie tak, że ja przychodzę, dzień dobry, jestem z dzisio pierdzisio i ja tutaj chciałbym zapierdalać u was, tylko przychodzę do szefa i ten szef organizuje budowę, organizuje pracowników, no to zanim nic zbiera 7 zł. No bo taka jest prawda, no moi drodzy, no za co on powinien zbierać kasę? On powinien zbierać kasę przede wszystkim za siebie, tak? Powinien sam sobie wystawić, że tak to określę, pensję za organizację, za takie rzeczy, ale nie powinien nijak pobierać prowizji od gości, że załatwia im pracę, ponieważ no Po to jest praca, tak? Po to jest praca. Ty zgłaszasz się do roboty właśnie do takiej firmy, żeby pracować i bez właśnie takiego czegoś on nie byłby w stanie bez pracowników pracować. Nie ma żadnej firmy, która by się utrzymała bez pracowników. Za to jest wielu pracowników, którzy byliby się w stanie utrzymać bez pracodawcy na samozatrudnieniu, tak? Ale tramwaj no zaczyna uciekać w... No nie jest to tak, jak pan przedstawia... bo ja znam kolegę, który coś tam, czyli takie ucieczkę w pierdolenie, ucieczka w argument, o, bo moja kuzynka, córki, matki, ojca ze strony teścia, zięcia, kolegi, lokatora, matki, ojca, to coś tam. I moi drodzy, jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek wam poda jakiś taki argument anegdotyczny z dupska, gdzie to nie jest powiedziane na zasadzie, że słuchaj, bo ja mam kolegę, który coś tam, tylko mówi jakieś tam około pierdolenia i to mówi wam na żywo w jakimkolwiek wywiadzie, no to oznacza, że facet po prostu leci w chuja. Według mnie, przypadkowo śmiem stwierdzić z doświadczenia, bo mi powiedziała, wiecie, kuzynka matki córki, ojca ze strony teścia zięcia, że jeśli ktoś tak mówi, to leci w chuja. I tutaj facet mówi, że no niektórzy Janusze właśnie narzucają takie normy ponad normy, ponieważ państwo mówi słusznie, że przykładowo jako operator, tutaj właśnie jest powiedziany operator żurawi, możesz pracować maksymalnie 8 godzin dziennie. Nie mniej, nie więcej, dla bezpieczeństwa twojego i dla bezpieczeństwa innych. Jeśli ktokolwiek tam, jakikolwiek Janusz prywaciarz sobie wymaga takie rzeczy, no to musisz tam pracować, bo inaczej stracisz robotę. Jak powiesz mu, że nie, stary, ja mogę tylko robić 8 godzin dziennie, no bo państwo tak mówi, no to szybko zostanie wyjebany z roboty. I tramwaj no właśnie ucieka, bo ja znam, bo teść matki, córki, ojca, bo to tam pracuje i on mówi, że tam jest wielki deficyt w branży żurawiańskiej, to w ogóle to wcale to nie znaczy. No dobra, załóżmy tramwaj, no dobra, idźmy już nawet tą drogą, że rzeczywiście ten twój kolega matki, córki, żony, ojca z tej strony, kochanki jest tym pracownikiem. Załóżmy, że właśnie wśród tych operatorów żurawi jest ten deficyt, że możesz sobie od tak zwolnić się, wypierdolić z roboty i pójść sobie do innej, w której cię przyjmą. To pozostawia dwie luki, moi drodzy. Po pierwsze, no super, to jest argument jednostkowy. Odbaliłeś i argument jednostkowy, tylko że to nie jest tak, że to jest aktualnie obalony całkowicie argument. Nie, obaliłeś przykład argumentu. Przykład, argument jednostkowy, przepraszam bardzo, obalił, ale nie obalił przykładu. Przykład dalej został, to znaczy przykład obalił, ale nie obalił argumentu. Przepraszam, ludzie, co się ze mną dzieje? Tak czy siak, moi drodzy, właśnie jest sytuacja taka, że dalej mamy
tezę, tezę, która jest jak najbardziej prawdziwa. W jakiejkolwiek branży, jakiejkolwiek, gdziekolwiek, jeśli powiesz komukolwiek, że są jakiekolwiek normy i ty ich nie przekroczysz, bo nie, jest 90% szans, że wypierdolisz za bramę, zanim w ogóle zdążysz zebrać swoje rzeczy, ponieważ facet stwierdzi, że aha, to mamy tutaj legalistę, co? To mamy legalistę, to się tutaj będzie czepiał się norm, tutaj nie będzie chciał robić, robić mu się nie chce, to ja znajdę innego na jego miejsce i wypierdalaj za bramę. I tak się kończy kozaczenie, tak się kończy próba walki o swoje racje wśród prywaciarzy Januszy, dlatego ludzie się boją walczyć o swoje właśnie przez takich Januszy tyranów. I potem mamy gości, którzy faktycznie kurwią na prawo i lewo, że ich szefowie łamią ich podstawowe prawa pracownicze, ale się nie poskarżą właśnie ze strachu przed utratą roboty. A tramwaj, no, myśli, że załatwił jeden po prostu przykład, to raz, dwa, trzy, obalony cały argument. Poza tym, no, zajebiście, załóżmy, że jesteśmy tym operatorem żurawia. Zwolniliśmy się, bo tam nam szef nie odpowiadał, bo szef kazał nam pracować ponad normę. Idziemy do innego. Znów okazuje się, że to jest następny Januszek, który każe nam pracować ponad normę. Znów zwalniamy się, idziemy do następnego. Ten patrzy na nasze CV, patrzy, tak, ogląda, no kurde, ty robiłeś tutaj miesiąc, potem robiłeś tutaj miesiąc, a tam robiłeś 3 miesiące na próbnym okresie byłeś, a tutaj znów na 3 miesiące na innym okresie próbnym. Ty, to mi się kurna nie podobasz, chłopie, to wypierdalaj, to ja cię nie zatrudnię, bo widocznie jesteś problematyczny. I potem taki gościu, nawet jak jest deficyt w danej branży, nie jest w stanie znaleźć pracy, dlatego, bo już ma CV bardzo nasmrodzone. Ma, owszem, musi się pochwalić tym rokiem pracy na przykład, ale no ten rok pracy jest poszatkowany. On w jednym roku pracował w czterech zakładach. Potem będzie tramwajno mówił, że o, bo to jest zajebiście, że bo tutaj odchodzimy od komuny, bo to za komuny tak było, że w zakładzie się pracowało całe życie, a teraz to właściwie to powinno się pracować co chwilę w innym, żeby zwiększać sobie doświadczenie, ale tramwajno tak nie patrzą normalnie pracodawcy. Normalny pracodawca patrzy tak, że jak pracujesz tam, nie wiem, 3 miesiące, 6 miesięcy tu, tam, gdzieś jeszcze indziej za miesiąc, tam jeszcze gdzieś indziej, to oznacza, że jesteś człowiekiem problematycznym. To oznacza, że ty masz problem z czymś i ciebie nie warto zatrudniać, bo będą z tobą kłopoty. A o wiele lepiej zatrudniać właśnie takiego gościa, który pracował, nie wiem, powiedzmy 5 lat tu, potem pracował 2 lata tu, potem pracował, nie wiem, następne 3 lata tu, ponieważ jest zapewnione, że ten gościu nie jest problematyczny, jest stabilny, nie jęczy, nie ma jakichś konkretnych wymagań i można po prostu kazać mu robić, a on dziób w dziób i będzie robił swoje. I nie leć w chuja, jak jesteś niby wielkim przedsiębiorcą, to powinieneś to wiedzieć. A jeśli wiesz w to, no to nie leć w chuja. Jeśli nie wiesz tego, no to jesteś chujowym przedsiębiorcą. Stabilizacja pracy to jest myśl z komuny. Nie, tramwajno. Stabilizacja pracy to jest podstawowe prawo, według mojej opinii, każdego człowieka, ponieważ każdy człowiek powinien żyć stabilnie. Nie możesz żyć w ciągłym stresie, ponieważ twój organizm tego nie wydoi. Jakikolwiek organizm ludzki nie wydoi pracy w ciągłym stresie. Jak ty siedzisz sobie i z miesiąca na miesiąc się zastanawiasz, może mnie zwolnią, a może mnie nie zwolnią, a może mnie zwolnią, a może mnie nie zwolnią, to podnosi się twój poziom stresu i potem ty, zamiast skupiać się na swoich własnych tam rzeczach, wiem z doświadczenia, zamiast skupiać się na swoich własnych rzeczach, to zaczynasz patrzeć na wszystko dookoła, ponieważ wszystko dookoła może być takim znakiem bezpośrednim do tego, że wypierdolisz, że w trybie natychmiastowym może coś się szefowi nie spodobać, no i wylatujesz. I jak wylatujesz, no to już jest posprzątane musztarda po obiedzie, ponieważ to nie jest tak, tramwajno, że tak jak powinno być przynajmniej u każdego typowego Janusza, że każdy pracownik zgarnia hajsu tonę i ma sobie tego hajsu odłożonego, tylko to jest tak, że taki typowy pracownik jest tak jak właśnie większość tych prywaciarzy, która lata na tym strajku, że tak naprawdę ten gość, ten prywaciarz ma mniej pieniędzy
No nie, ma o wiele więcej pieniędzy, a taki pracownik żyje od 10 do 10, od wypłaty do wypłaty. Wobec tego fakt, czy on ma stabilne zatrudnienie, nie tylko wpływa na to, że on ma dobre samopoczucie, ale wpływa także na jakość pracy. Inaczej pracujesz, jak się starasz, żeby pracować stabilnie, żeby mieć umowę, jak masz umowę o pracę, to pracujesz stabilnie, pracujesz, przychodzisz, masz tryb pracy ustalony, a inaczej pracujesz, jak jesteś na tak zwanej śmieciówce lub okresie próbnym, gdzie przez 3 miesiące starasz się za wszelką cenę zapierdalać 300% normy, żeby tylko dostać durny papierek, a potem siedzisz i czekasz, jak ten piesek na dwóch łapkach, czy ci rzuci wielki pan wspaniały mięso ze stołu zastawionego, jakiś tam ochłap, czy jednak nie, czy jednak będzie żar sam i stwierdzi, że wiesz co, nie jesteś mi już potrzebny, co miałeś zrobić, co zrobiłeś, wypierdalaj. No, ludzie czekają na to i nienawidzą braku stabilności, a stabilność zapewnia właśnie komfort pracy, który z kolei zapewnia wydajność. Ale no, taki typowy Janusz Prywaciarz tego nie rozumie, do tego tępego łba nie dochodzi i właśnie dlatego jest tak chujowo wśród tych strajkujących, według mojej opinii, ponieważ prowadzą, według mojej opinii, chujowo biznesy, prowadzi ich taki człowiek, który według mojej opinii nie ma zielonego pojęcia o tym, jak normalnie i właściwie prowadzić biznes, tylko wrzuca takimi frazesami, o, żebym mógł zwolnić, wypierdolić pracownika, o, żeby pracownik był szmatą, którą mogę się pozbyć w każdej chwili, o, bo jak wtedy będzie, to będzie dobrze, bo interes pracownika to jest interes pracodawcy i jak tylko interes pracodawcy zostanie spełniony, to automatycznie zostanie interes pracownika. Gówno prawda. Ja się uważam za pracownika, nie uważam się za pracodawcę, ja się uważam za pracownika, bo ja zatrudniam tylko, ja nie zatrudniam wielu ludzi, ja zatrudniam 4 ludzi. Oni są tutaj, tak, są tutaj, to pan ich pokaże. No nie, nie ma ich, oni są teraz w pracy, porozesłani po całej Polsce, mają inne zadania. Gratuluję tramwaju, no, sam się przyznałeś, że tu im kazałeś zapierdalać, pracować w swojej własnej firmie, przynajmniej ja to tak odbieram z tego, co... Przesłuchajcie se ten wywiad i odpowiedzcie mi w komentarzach, no bo ja to tak odbieram z tego, co powiedział, że tutaj im kazał zapierdalać, a sam se łazi na jakieś strajki, czyli co de facto robi, pracuje? No nie pracuje, gówno robi. Tylko konkurencja gwarantuje dobrobyt. Tramwaj, no nie, to znaczy i tak i nie. Konkurencja, ale konkurencja w celu dostarczenia towarów i usług każdemu, czyli również twojemu pracownikowi. Idealnym przykładem jest tutaj Henry Ford, który sprawiał, że każdy jego pracownik, on był prekursorem kapitalizmu, tak zwanego zdrowego kapitalizmu, czyli gość, który starał się, aby typowy pracownik jego fabryki mógł kupić jego produkt, czyli w tym przypadku automobil, za grosze. Za grosze, żeby mógł sobie kupić, żeby mógł dojeżdżać nim do pracy, opłacał ich serwisowanie, opłacał ich naprawy i tak dalej, dostawali tam bony na zakup benzyny, pierdu. I tutaj mamy przykład zdrowego kapitalizmu, gdzie jest konkurencja, gdzie właśnie liczy się konkurencja tego, kto dostanie jak najwięcej, jak najszybciej naszych towarów, ponieważ im więcej naszych towarów na rynku, tym lepiej, ponieważ inni ludzie zauważą, że kupię, jaki automobil inny kupię, co tego Benza z Niemiec? No nie, no kupię Forda, ponieważ jego jest najwięcej i on gwarantuje, że tutaj jak wszyscy mają ten samochód, ten dany typ samochodu, no to on musi być dobry, tak? No i to jest podejście zdrowe, a nie zdrowe podejście, to jest podejście właśnie konkurencji, kto ma najwięcej cyferek na jakimś tam urojonym koncie, gdzie są jakieś cyferki, gdzie są zielone strzałki i jak grupa frajerów siedząca sobie gdzieś tam z brzuchami na biurkach powie ci, że nad twoją firmą jest zielona strzałka, to jest po prostu zajebiście i w ogóle to jest dobrobyt. Nie jest dobrobyt tym, czy że twoi pracownicy są szczęśliwi, że twoi pracownicy korzystają z twoich produktów, że twoi pracownicy są de facto chodzącą reklamą i są radośni z tego, że pracują u ciebie, tylko wyznacznikiem jest zielona strzałka
strzałka gdzieś tam w jakimś tej pipidówie, gdzieś tam w centrum Nowego Jorku. To jest najważniejsze dzisiaj. Dlatego twierdzę, że właśnie dzisiaj mamy tak zwany niezdrowy kapitalizm, który jest po prostu, według mojej opinii, czysto popierdolony. Następne po prostu. Goście zauważył, że chwila, ale przecież, bo pan tak ładnie mówi tutaj, że pracodawcy, jak obniżą podatki pracodawcom, no to przecież pracodawcy będą oczywiście inwestowali w pracownika, będą podwyższali ceny, ale przecież podwyższali płace, ale teraz przecież mamy obcięte płace, a tramwaj, no, a no tak, ale to nie przez nas, to Morawiecki obniżył podatki, mu musieliśmy się ratować, bo sam wywołał kryzys. Nie, kasztanie, kryzys został wywołany poprzez klęskę naturalną, tak? Ponieważ wszyscy się zgadzamy co do jednego, że obojętnie jakieś tam teorie spiskowe, że wiadomą rzecz stworzyli Amerykanie, Chińczycy, kosmici, Żydzi, masoni, reptilianie i tak dalej. Zgadzamy się do jednego, jest to kryzys. Kryzys wywołany naturalnie, czyli innymi słowy, nikt nie chciał tego zrobić specjalnie. Nikt tam nie stwierdził, że tutaj to teraz dopierdolę sobie to, teraz sobie wrzucę to wśród ludzi, żeby jakiś tam zdzisio z Polski nie zarobił, żeby siedział w domu na home office. No nie, nigdy tak nie było i nikt tak niczego nie zrobił. Sytuacja wygląda następująco, że mamy klęskę naturalną. I ta naturalna klęska doprowadziła do tego, że rzeczywiście premier, rząd stwierdzili, że dobra, upuścimy trochę tym prywaciarzom. Upuścimy trochę tym prywaciarzom, damy im szansę, żeby mogli pracownikom dać kasę. A co robią goście, którzy dostali kasę, którzy dostali upust podatków od rządu? Automatycznie obcinają pensje i zabierają więcej dla siebie. Dlatego, bo mogą. I naprawdę myślicie, że w świecie bez podatków Janusz Prywaciarz nie zabierałby sobie właśnie tej lwiej części dla siebie? Naprawdę myślicie, że oddawałby pracownikowi? Naprawdę myślicie, że właśnie w takim Tanainlandzie czy Korwinlandzie pracownik by nie zapierdalał za złoty 20 za godzinę przy taśmie, a prywaciarz nie zapierdalałby sobie nowym Lexusem co miesiąc i się nie rozbijał nim? Naprawdę? Żyjecie w świecie fantazji. Kurwa, twierdzenie dla tramwaju, no twierdzenie, że to jest wina pracodawców, że obcinają pensje zamiast inwestować w pracowników, zamiast ratować pracowników, to jest marksistowska myśl Kaczyńskiego. Nie dość, że zrównuje wszystkich, którzy twierdzą, że z prywaciarzami jest problem, z typowymi Januszami biznesu jest problem, zrównuje z pisowcami, to jeszcze twierdzi, że to jest marksizm. Ja obserwuję od dłuższego czasu u korwinistów, ale coraz więcej widzę też u takich typowych wolnościowców dziwne przeświadczenie, że wszystko, co krytykuje wielkich wolnościowców, to jest marksizm. Śmiałeś powiedzieć złe słowo, jedno słowo nie tak na korwinistów, jedno słowo nie tak na prywaciarzy, jedno słowo nie tak na kapitalizm. Jesteś lewakiem, komuchem, normalnie najgorszym w ogóle i tak dalej. Zrobię na ten temat osobny materiał, wobec tego więcej tego nie poruszę w tym materiale, ale powiem wam, że jebnijcie się w łeb. Gdyby pracodawcy byli naprawdę tacy źli, jakie opisują ich lewicowi politycy, to bezrobocia byłyby milionowe. I są tramwaje, no na przykład w USA. W USA na bruk aktualnie wyrzuconych zostało ponad 2 miliony Amerykanów. Ponad 2 miliony, rozumiecie, ile to kurwa jest gości, których jakiś wąsaty Janusz, wąsaty chuj, ponieważ tak, niestety tam tak zwany januszyzm prywaciarski dotarł i o tym też będzie, ale o tym już będzie w podcaście osobnym, bo tu trzeba poruszyć wszystkie wątki. Moi drodzy, no właśnie też przez takie przypadki pokazuje nam, że jednak nie, że jednak właśnie taki prywaciarz Janusz to nie jest taki miły, dobry misio, który
chciałby, ale złe państwo nie pozwala, tylko właśnie jest na odwrót. Właśnie gdyby nie to państwo, to ten Janusz Prywaciarz jeden z drugim zacząłby jeszcze bardziej kombinować, jeszcze bardziej dusić i gdyby pracownik był cytryną, to by go wycisnął, każdy milimetr by wycisnął i jeszcze by odparował skórkę pod promieniami słonecznymi na lusterku, żeby ostatki soczków wycisnąć dla siebie, bo przecież jak nie on, to ktoś inny i potem wyrzucić tą skórkę byle gdzie, niech sobie dalej radzi, sama jebać go, został wyciśnięty do końca elu. Tadeusz Gołębiewski zastawił cały swój majątek, wziął kredyt, żeby nie wy... Przepraszam najmocniej. No, ten Tadeusz wziął kredyt, żeby nie zwolnić ani jednego pracownika. Znów, przykład jednostkowy, jednego gościa. Osobiście gościa nie znam. Nie wiem, czy o gościu zachowuje się okej, czy zachowuje się nie okej. Z tego, co słyszałem od pracowników różnych hoteli Gołębiowski, no to... Dobra, zachowam to dla siebie, żeby nie było pozwu. Nie znam osobiście tego gościa głównego, tego ich bossa. Nie znam jego charakteru, ale tak czy siak, moi drodzy, on wziął kredyt, żeby nie zwolnić ani jednego pracownika. Moje podstawowe pytanie jest, gdzie jest hajs, który zdobywał przez ten cały czas swojej działalności? Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale hotel Gołębiowski to nie jest taki wkij pierdział. To jest hotel jeden z najbardziej prestiżowych. To jest hotel, który, sieć hoteli, która zarabia miliardy, jak nie więcej, miliony, miliardy złotych. Za samo przyjechanie tam, to jest ogromny prestiż od lat praktycznie początkowych działalności Gołębiowskiego. Wobec tego moje pytanie jest, gdzie jest ten hajs? Czemu on tego hajsu nie zaoszczędził? Czemu nie zostawił sobie właśnie takiej poduszki finansowej i teraz jest zmuszony brać kredyty? Nie mam zielonego pojęcia, ale to pytanie powinno być tutaj zadane. I tutaj, moi drodzy, Tramwajno pokazuje już definitywnie, że według mojej opinii właśnie jest takim Januszem, ponieważ teraz zaczyna mówić zupełnie z dupska, zaczyna mówić, proszę pana, Duda sobie kupił willę za 1 000 000 złotych, kogo stać na willę na 1 000 000 złotych, widzi pan, to oni są tymi wyzyskiwaczami, to oni... Sorry, moi drodzy, ale to jest takie słabe. Jak mówisz na przykład, nie wiem, właśnie takim wolnościowcom, że ej, słuchaj, bo taki Janusz Prywaciarz, to on sobie kupił Volvo, albo raz na rok jedzie sobie na jakieś tam ekskluzywne wakacje, no plus jakoś zimowisko gdzieś w Alpach czy coś takiego, to taki kuc już się uruchamia. Lewaku, zamknij mordę, on zarobił. Co patrzysz w portfel? Coś interesujesz, zarobił, to są jego pieniądze, on może sobie zrobić co chce z nimi. Wobec tego, Tramwajno, odpowiem ci dokładnie tak samo. Dudziaczek sobie zarobił i Adrian może sobie robić z tą kasą co chce, a ty co, lewaku jeden, co? Zaglądasz do kogoś do portfela? I na koniec króciutko, moi drodzy, mamy gościa, który jęczy na temat zgromadzeń, że co pan myśli na temat zgromadzeń? Dlaczego pan twierdzi, że te zgromadzenia, czemu pan walczy w ogóle za wolności obywatelskie, za zniesienie tego ograniczenia do zgromadzeń? No, proszę pana, bo przyszły za wolnościami ekonomicznymi wolności obywatelskie, ponieważ tutaj nas się szkaluje za zgromadzenia, a tutaj jak się przejdzie po ogródkach piwnych, czy się przejdzie po restauracjach, czy po kinach, czy ludzie stoją na przystanku, to stoją i mogą, a tutaj nas się szkaluje. Tramwaj, no najwyraźniej, najzwyczajniej w świecie, albo udaje, że nie zna, i wtedy to jest bezczelna manipulacja, albo po prostu jest na tyle głupi, że nie zna, jedno z dwóch, nie wiem co jest gorsze, definicji zgromadzenia. Co innego, czym innym jest jakaś tam banda ludzi, która próbuje demonstrować w obliczu, kiedy jest sytuacja taka jaka jest, związana właśnie z taką klęską żywiołową jaką mamy, a co innego jest jak grupa ludzi korzysta z jakiejś usługi, niekoniecznie razem, czyli na przykład siedzą sobie właśnie w tramwaju, siedzą sobie osobno,
osobno, zachowując odstęp tam, nie wiem, w ogródku piwnym czy gdziekolwiek indziej, to nie są goście, którzy są zgromadzeni w konkretnym celu. To znaczy teoretycznie tak, są zgromadzeni w celu napicia się piwa, czy tam, nie wiem, posiedzenia na plaży, albo na ławce w parku, albo pobiegania i tak dalej, ale to nie są goście, którzy są zgromadzeni, wchodzą między sobą w interakcje bezpośrednie i tak dalej. I to nie są goście, którzy nie muszą tam być. To są goście, którzy mogą tam być, którzy chcą tam być, ponieważ na przykład, nie wiem, chcą wydać własne pieniądze i sobie właśnie kupić to piwo i tak dalej, ale zachowują wszystkie tam różne zasady, odstęp, rękawiczki niektórzy, maseczki i tak dalej. Tymczasem na tych protestach tramwajno nie wszyscy noszą maseczki, ba, zresztą na tym proteście sam tramwajno nie nosił maseczki. Wobec tego to jest takie lecenie w chuja. I teraz nie wiem, moi drodzy, ja cały czas jestem przekonany, że tramwajno troluje i że to jest po prostu trolling. Ale z tego, co tutaj widzę komentarze, niektórzy ludzie są według mojej opinii na tyle głupi, że mu wierzą. Co jest po prostu dla mnie tragedią jakąś okrutną i pokazuje wiele na temat samej inteligencji ludzi, takich typowych pseudowolnościowców, którzy twierdzą, że w radek muchy tam mi odebrać wolność. I szczerze nie wiem za bardzo, jak spuentować ten materiał. Powiedziałbym, że szkoda gadać, szkoda strzępić ryja i zaprosiłbym was do dyskusji. Zapraszam do wypowiedzenia się na ten temat. Co myślicie na temat tego, co głosi tramwajno? Czy myślicie, że jest jakakolwiek szansa, żeby ogarnąć kogokolwiek po czymś takim? Zapraszam do dyskusji. Komentarze są wasze. No i zapraszam was jak zwykle do oceniania. Łapka w górę, jeśli się podobało. Łapka w dół, jeśli nie. Jeśli nie, to napisz mi w komentarzu dlaczego. No i zapraszam też do subskrypcji, ponieważ subskrypcje okazuje się, że są ważne dla wyświetleń. A fajnie by było, jakby to omówienie wywiadu gdzieś trafiło dalej i żeby więcej ludzi go zobaczyło. No i więc po raz kolejny zapraszam was do komentarzy, ponieważ one jak zwykle były, są i będą wasze.